Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj poświęcimy czas, aby, no myślę, troszeczkę rzucić światła na problem, który sami ludzie komplikują. Nie wiem właściwie dlaczego, no ale komplikują. W związku z tym spróbujemy to, mówiąc trochę niegramatycznie, odkomplikować. Mamy przed sobą tekst z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, z 16 wersetu. Pewnie już wiecie jaki. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Na temat tego fragmentu bardzo wiele mitów krąży. Spróbujemy te mity odmitologizować. Co mówi nam ten werset? Po pierwsze, że Bóg umiłował ten świat. Czyli to, co stworzył, to, co powołał do życia, darzy swoją miłością. Chociaż stworzenie, w szczególności mówimy tu o ludziach, zwróciło się przeciwko niemu. Boża miłość nie jest tylko deklaratywna. Bóg nie opowiada nam bajek o miłości, ale dlatego, że miłuje człowieka, daje swojego syna, płaci jego krwią. Po co? Po to, żeby go wykupić z grzechu. Kolejny problem polega na tym, że wielu ludzi nie rozumie, dlaczego Jezus musiał umrzeć, dlaczego po prostu Bóg nie machnął ręką i powiedział, dobra, zaczynam od początku. No to jest oczywiście odpowiedź, która wymagałaby wielu minut, ale najkrócej jak się da. Bóg, kiedy stworzył człowieka, to ostrzegł człowieka, że jeśli zbuntuje się przeciwko niemu, to zostanie wyrzucony z raju, czyli odsunięty sprzed jego oblicza. I tak się stało. Już w raju znajdujemy jednak zapowiedź ofiary Chrystusa, gdy ludzie, zanim zostali usunięci z ogrodu Eden, zostali odziani w skóry zwierząt, które musiały być zabite przez Boga, bo nikt inny wtedy nie umierał. A więc była zapowiedź przelania krwi przez Boga. Bóg przelewa krew swojego Syna. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć. Umierasz. Jak można to odkręcić, jeśli tak można kolokwialnie powiedzieć? Tylko w jeden sposób. Jeżeli ktoś zamiast ciebie umrze, zechce umrzeć, musi jednak spełniać pewien warunek. Musi być bez grzechu, bo inaczej jego ofiara byłaby bezużyteczna, ponieważ coś, co jest brudne, nie może złożyć siebie ofiary w taki sposób, aby kogoś oczyścić. Dlatego w świątyni składano ofiary, które musiały być czyste, musiały spełniać pewne wymagania. To miały być najlepsze ze zwierząt. Dlatego umarł Boży Syn, Jezus Chrystus. Dalej czytamy, że jednak ta ofiara jest dostępna jedynie tym ludziom, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Pozostałych ludzi ta ofiara zupełnie nie dotyczy. I tu jest kolejny mit, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. Czy na pewno? Czy na pewno tak jest? Z tego tekstu, który czytamy, wynika, że jedynie ci, którzy uwierzą Jezusowi, jedynie ci korzystają z tej ofiary krzyża. Inni nie. Więc proste pytanie zachodzi, czy Jezus umarł też za tych ludzi? No spróbujmy znaleźć odpowiedź gdzie indziej. 6 rozdział Ewangelii Jana, 65 werset. Dlatego powiedziałem wam, to są słowa Jezusa, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Rozumiecie, co tu jest napisane? Nikt nie może przyjść do mnie, powiada Jezus, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Co to z kolei oznacza? To oznacza, że zbawiony może być tylko ten człowiek, tylko który został pociągnięty do Chrystusa przez Ojca. Żaden inny człowiek zbawiony być nie może. Ten mit o tym, że Jezus umarł za wszystkich, wynika z tego, iż wielu ludzi sądzi, że mogą przyjść do Jezusa. I tak też brzmi wiele kazań. Przyjdź do Jezusa, oddaj swoje życie Jezusowi Chrystusowi. No i ludzie podnoszą rękę, klepnięte, zbawione. To jest oczywiste kłamstwo. To tak się nie dzieje. Musisz być pociągnięty przez Ojca. W jaki sposób Ojciec pociąga ludzi do Syna, to można powiedzieć, jest nieskończona historia, ponieważ Bóg zna sposoby, o których my nic nie wiemy. Ale to jest Jego sprawa, ja nie wchodzę w Jego kompetencje, ja tylko odczytuję Słowo Boże.
skoro nikt, podkreślam, nikt nie może, nikt nie może przyjść do Jezusa, jeśli nie pociągnie go do Jezusa Ojciec, to sam z siebie nie przyjdziesz do Jezusa. Sam z siebie nie możesz dojść do wniosku, że trzeba się nawrócić. W tym przypadku myślenie, że Jezus umarł na krzyżu za wszystkich, jest fałszywe, bo wynika wprost z nauczania Słowa Bożego, że tak nie jest, ponieważ Jezus nie umarł za wszystkich z uwagi na to, że nie wszyscy zostaną pociągnięci przez Ojca do Syna. Dlaczego tak jest? Zawsze odpowiadam tak samo. Nie wiem, ale wierzę mojemu Bogu i ufam mojemu Bogu, że On wie, co robi. Dlatego nie mam z tym żadnego najmniejszego problemu. Ale twierdzenie, że Jezus umarł na krzyżu za wszystkich ludzi, jest co najmniej problematyczne. Co najmniej problematyczne. Natomiast zawsze warto się dopytać, co kto ma na myśli, ponieważ najłatwiej się pokłócić, a najtrudniej jest zadać pytanie w zgodzie. Powiedz, co masz na myśli. I wtedy na podstawie Bożego Słowa okaże się, że ten człowiek myśli tak jak ja, tylko używa niewłaściwych określeń lub myśli w sposób niezgodny ze Słowem Bożym i wtedy trzeba mu to wykazać. Na dowód, że myślimy prawidłowo, sięgniemy po kolejny fragment Bożego Słowa i posłuchajcie, co tu jest zapisane. To jest Rzymian 8,32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas, zwróćcie uwagę, za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. To jest fragment listu do Kościoła w Rzymie. I Jezus mówi, przepraszam, apostoł Paweł mówi, On własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wierzących, za nas uczniów Jezusa wydał. Bo inaczej musiałby napisać Paweł za was wszystkich mieszkańców Rzymu i okolic. Nie. On wyraźnie pisze do wierzących. I tutaj pełna zgoda. Jezus umarł za tych, którzy uwierzyli. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tak właśnie jest. Nie możemy dać się, jeśli tak można powiedzieć, oszukać humanitarnym myśleniem, które do niczego nie prowadzi tak naprawdę, jedynie do oszustwa. Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ku nam, wierzącym. Ku nam, wierzącym. Słuchajcie, podsumowując cały problem, warto zamiast posługiwać się takim myśleniem, które zdradza wiele takiego ludzkiego, naiwnego nieco chciejstwa, zawsze posłużyć się Słowem Bożym po to, żeby być trzeźwym w myśleniu. Biblia wzywa nas, żebyśmy każdą myśl poddawali Chrystusowi, a nie wymyślali sobie to, co nam odpowiada na potrzeby naszych, nie wiem, ewangelizacji, nauczeń, lub też przekonywania ludzi ze świadomością, że możemy wpłynąć na ich los. No nie możesz wpłynąć na los żadnego człowieka. Ty siejesz, ale nie ty wzbudzasz to nasiono do życia, bo to nie zależy kompletnie od ciebie ani ode mnie. Natomiast naszą gorliwością powinno być sianie. Tak często i tak gęsto, jak tylko jest to możliwe, bo Bóg nas w Chrystusie do tego zobowiązał. Chrystus umarł na krzyżu za każdy grzech, ale nie za wszystkich ludzi. Umarł za każdy grzech tego świata. Ci, którzy zostali pociągnięci przez Ojca do Chrystusa, którzy uwierzyli Chrystusowi, zostali zbawieni. Ale ci, którzy nie przyszli do Chrystusa, przede wszystkim dlatego, że nie zostali pociągnięci przez Ojca do Syna, ci nic nie mają z tej ofiary, a jeśli już cokolwiek mają, to jedynie kolejny akt oskarżenia, który mówi, iż sprawiedliwy, bezgrzeszny Boży Syn musiał z Twojego powodu cierpieć i umierać na krzyżu. Drodzy bracia i siostry, jeśli wierzysz Jezusowi, to dla Ciebie temat jest zamknięty. Jeśli nie wierzysz Jezusowi, to nawet niech Ci na myśl nie przyjdzie,
że możesz własną decyzją zbawić się i wybrać sobie chwilę, dzień, kiedy przyjdziesz do Jezusa i jest po sprawie. Jeśli cię nie pociągnie Ojciec, to choćbyś na głowie chciał przyjść do Jezusa, nie przyjdzie. Nie ma takiej możliwości. Łaską zbawieni jesteśmy, a nie naszymi staraniami, nie naszymi zabiegami. Niech nas Bóg błogosławi i pamiętaj, że jeśli nie wierzysz, a słuchasz tego, to właśnie Bóg pociąga cię do Syna. I co z tym zrobisz? Amen.